Cześć kochani, witam Was na moim blogu. Dzisiaj mam dla Was odcinek o Australijczykach, a tak właściwie o stereotypach o Australijczykach. Czyli powiem Wam o tym generalnie, jacy tak naprawdę są Australijczycy, oczywiście w odniesieniu do tego, co się o nich mówi. Jeszcze słuchajcie, tak dla uściślenia w tym odcinku będę mówiła o Australijczykach, którzy są potomkami imigrantów, czyli wszyscy ci Australijczycy, którzy urodzili się w Australii. Nie będę tutaj mówiła o imigrantach, którzy przyjechali z innych krajów, tak jak na przykład my, bo wiadomo, że mamy zachowania inne z naszych krajów. Natomiast właśnie stricte o tych, którzy się tu urodzili. Nie będę tutaj mówiła natomiast o aborygenach, dlatego że o tym zrobię oddzielny odcinek, bo to też jest inny temat. Dla Was miała jeszcze drugą część o Australijczykach, ale tam już nie będę mówiła o stereotypach, tylko o tym, co ja tak naprawdę zauważyłam mieszkając w Australii, no już 9 lat. Jeszcze chciałam Wam tutaj podkreślić, że moje wnioski odnośnie tego, jacy są naprawdę Australijczycy, będą oczywiście oparte też o tą moją pracę, czyli tak jak wiecie, od 8 lat już pracuję w handlu, więc no, spotykam się naprawdę z różnymi zachowaniami Australijczyków w różnych sytuacjach, więc ja będę tak rzeczywiście szeroko na to wszystko patrzyła i zdradzę Wam tutaj parę takich ciekawostek, które założę się, że Was naprawdę zaskoczą. No tak dla wyjaśnienia, słuchajcie, to wiadomo, że cała prawda o tym, jacy są Australijczycy, to będzie taka sama jak cała prawda o emigracji do Australii, o życiu w Australii, o plusach, minusach życia w Australii. To wszystko będzie zależało od tego, kto ocenia, w jakiej sytuacji ocenia, więc naprawdę muszę Wam tutaj na wstępie powiedzieć, żebyście nie byli trochę zdezorientowani, szczególnie ci, którzy mieszkają w Australii i mnie teraz oceniają, że ja patrzę na swoje doświadczenie z Australijczykami, które tutaj przeżyłam przez te 9 lat w różnych sytuacjach, mieszkając głównie w Australii, ale również podróżując w Australii i rozmawiając z różnymi Australijczykami o Australijczykach i ich zachowaniach w innych regionach Australii. Także ja to zbiorę do kupy, ale jeżeli macie inne jakieś doświadczenia z Australii, to podzielcie się nimi po prostu w komentarzach, żebyśmy też wiedzieli, jak inaczej się Australijczycy zachowują. Natomiast to jest właśnie moja opinia, moje doświadczenie. Słuchajcie, no oczywiste to jest, że każdy Australijczyk jest inny, ma inne cechy charakteru i rzeczywiście, jakbym miała być szczera, to dla Polaka, czy też nawet Europejczyka, przyjazd do Australii i kontakt z Australijczykami to nie jest jakiś mega super wielki szok kulturowy. Jednak Australijczycy, przez to, że ci pierwsi imigranci, ci zesłańcy tutaj, oni jednak pochodzili z Europy, z Wielkiej Brytanii głównie, no to jednak te zachowania są podobne do Polaków, do Europejczyków. Natomiast ja bym powiedziała tutaj taką ciekawostkę, że Amerykanie już się bardziej różnią od Polaków, od Europejczyków, niż właśnie Australijczycy. Australijczycy w zachowaniach są już troszeczkę bliżsi nam, Europejczykom, więc nie ma takiego szoku, nie ma aż takiej dużej różnicy, ale zaraz zobaczycie, jakie są szczegóły tego, co mówię. Pierwszy taki stereotyp, który tutaj chcę poruszyć, to taki, który krąży zazwyczaj wśród również turystów z Polski czy z Europy, o Australijczykach. Czyli to, że Australijczycy ogólnie są tacy wyluzowani, bezproblemowi, uśmiechnięci, przyjaźni, pomocni, tacy mega luzaccy, a drugi, już jak ktoś bliżej pozna Australijczyków, to dochodzi do wniosków, że nie da się z nimi aż tak zawrzeć przyjaźni, że trzymają się w swoich klikach i że na dłuższą metę to jednak nie idzie tak na nich polegać. I myślę, że słyszeliście te dwa stereotypy już wielokrotnie, bo ja też już wielokrotnie o nich słyszałam i ja tutaj muszę powiedzieć, że po 9 latach mieszkania w Australii, ja bym powiedziała, że prawda leży gdzieś tam po środku i zaraz Wam powiem, o co chodzi. Tak, a więc skąd mi się wydaje, że pochodzi ten stereotyp o Australijczykach, że są tacy wiecznie uśmiechnięci, pogodni, pomocni, sympatyczni i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się szczerze, że wynika to z takiego pierwszego kontaktu, który mamy z Australijczykami, no bo jednak większość ludzi, którzy tutaj przyjeżdżają, zaczyna oceniać Australijczyków od razu, ponieważ ten kontakt z nimi pierwszy jest zazwyczaj w obsłudze klienta, jakieś restauracje, knajpy, banki, nie wiem, gdzieś, gdzie się coś załatwia, czy nawet jak ktoś musi iść do lekarza.
hotelach i tak dalej. Czyli wiecie mniej więcej, o co mi chodzi. Chodzi mi o to, że po prostu nasz pierwszy kontakt z Australijczykami jest głównie właśnie w obsłudze klienta. A w obsłudze klienta wymaga się tego, żeby osoba obsługująca była uśmiechnięta, witała się z każdym, żeby pokazywała, co na przykład jest do sprzedania, bądź też co jest w ofercie, żeby służyła pomocą, żeby zagadywała, czyli nawet to jest, słuchajcie, wymagane w takiej pracy, żeby zagadywać do kogoś, ale szczególnie właśnie o prywatne rzeczy, oparte na tym, co widzimy, na przykład, o jaka ładna torebka, jaka ładna sukienka, gdzie kupiłaś, o jakie ładne dziecko, uśmiechnięte, a ile ma, albo jakieś różne inne, jak ci minął dzień, czy też jakie masz plany na dzień i tak dalej, co tam porabiacie w dniu. I to jest akurat wymagane, bo to według firm w Australii sprawia, że po prostu klient jest tak jakby złapany na przynętę, dlatego że czuje, że jest taka większa więź pomiędzy osobą sprzedającą, czyli sprzedawcą, a klientem. Więc klient po prostu chce wręcz kupić, no bo głupio by było nie kupić od takiej miłej osoby, od osoby, która pyta o to, jak dzień mija i tak dalej. Więc to jest taka, słuchajcie, lekka pułapka. To jest takie troszeczkę zafałszowane i niezbyt szczere. I szczególnie widać to w momencie, kiedy na przykład niektóre osoby pracujące w handlu, czy tam w restauracjach, gdziekolwiek w obsłudze klienta, uśmiechną się, a potem nagle im ten uśmiech z twarzy znika. Więc tu już widać, że ktoś po prostu ściemniał troszeczkę. No ale szczerze powiedziawszy, słuchajcie, czyż nie lepsze jest nawet takie ściemnianie i bycie miłym, sympatycznym w tej obsłudze klienta, zamiast bycie gburowatym albo takim powierzchownym. No ja Wam powiem szczerze, że mi się to podoba, że Australijczycy tacy są, że jest wymagane od ludzi w obsłudze klienta, żeby być sympatyczni, służyć pomocą i z uśmiechem zawsze, grzecznie odpowiadać, grzecznie mówić. Przyjeżdżamy, nagle jest taki szok, że kurczę, tutaj ktoś nas wita miło w tym kraju, ktoś nam służy pomocą, jak się zapytamy o kierunek i tak dalej. I jest to prawda, tak, oni naprawdę przy tym pierwszym kontakcie są bardziej pomocni, zafascynowani turystami, to też jest prawda. Oni uwielbiają swój kraj, słuchajcie, dlatego też uwielbiają turystów tutaj. Chcą, żeby ci turyści tutaj przyjeżdżali, sobie zobaczyć Australię, no ale potem już, żeby zostali jako imigranci, to już niekoniecznie im się to podoba. Stąd też ten drugi stereotyp, gdzie już na dłuższą metę już aż tak nie idzie na nich polegać, już aż tak nie idzie ich prosić o pomoc i ja się tutaj z tym zgodzę. Na dłuższą metę to jest potem różnie, więc oni chcą, mi się wydaje, takie pierwsze dobre wrażenie na turystach zrobić. Żebym za bardzo nie odbiegła, słuchajcie, od tematu, to chciałam jeszcze tu dokończyć, jeżeli chodzi o tą obsługę klienta. No to ja poznałam to też z drugiej strony, wiadomo, sprzedaję też w sklepie i całe te 8 lat właśnie obsługiwałam klientów w różnych sklepach, z różnymi firmami i widzę jednak jeden standard. Mimo tego, że od Australijczyków w obsłudze klienta wymaga się tych uśmiechów, miłego zachowania i tak dalej, to jednak wielokrotnie moje koleżanki po tym, jak obsługiwały w miły sposób klienta, klient wyszedł, szczególnie jak nic nie kupił po takim czymś, zaczynały za plecami tego klienta oczywiście go obgadywać. Więc nie zdziwcie się, no, że zostaniecie obgadani za plecami, na przykład nawet jak będziecie mili, a nic nie kupicie. Bo to tutaj też te wszystkie zagrywki, bycie miłym, przedstawianie się i tak dalej, jeżeli chodzi o obsługę klienta, to też wszystko prowadzi do tego, żeby po prostu z tego klienta wyciągnąć kasę, żeby jak najwięcej mu sprzedać, żeby on po prostu wszedł w te sidła i chciał kupić od nas poprzez to, że po prostu czuje więź. Więc to jest takie trochę fałszywe. Powiem Wam, ten pierwszy kontakt z Australijczykami jest troszkę zafałszowany, ale nie zawsze, nie każdy. Teraz Wam trochę tutaj sypnę przykładami, bo myślę, że są ciekawe i tak jakby będą podporą do tego, co przed chwilą powiedziałam. Jeżeli chodzi o obsługę klienta na przykład, to śmieszne sytuacje były dla mnie, na przykład dla Polki, która ma inne przyzwyczajenia z Polski, gdzie tam obsługa klienta to jest no tak komputerowo, po prostu podchodzi się do kasy, pani kasuje, płaci się, do widzenia, nie ma jakiegoś takiego większego kontaktu. W Australii, tak jak już Wam powiedziałam, są te uśmieszki, miła rozmowa, zaczepna rozmowa, gadka krótka, jakaś tam personalna i tak dalej, ale co oni jeszcze robią? To oni się pytają na przykład o plany na resztę dnia, więc wyobraźcie sobie, jak moje pierwsze zakupy tu wyglądały. Przychodzę coś kupić do sklepu i nagle pod koniec przy wydawaniu pieniędzy, kasowaniu, ekspedientka się mnie pyta, o, a jakie masz jeszcze plany na resztę dnia? Ja w szoku, no bo wiecie, w Polsce się tak nie pyta z tego, co pamiętam, więc ja nie wiedziałam, czy ona jest wścibska, czy ona po prostu się chce ze mną gdzieś tam umówić. Było to dla mnie szokiem,
ale też się zastanawiałam, o co chodzi. No a jak już wiadomo, kupowałam coraz więcej rzeczy potem z biegiem miesięcy bycia tutaj, to zauważyłam, że praktycznie każdy sprzedawca się pyta o takie coś. Czyli wyobraźcie sobie, że to jest naprawdę zabawne takie dla nas, taki szok kulturowy, myślę, totalny. No i jeszcze też takie śmieszne rzeczy, jak chwalenie ubioru. I też nie do końca wiadomo, czy to jest szczere, bo ja pamiętam, jak zaczęłam tą moją ostatnią teraz pracę w sklepie z okularami. Tam na przykład też się wymagało ode mnie tego, żebym chwaliła ludzi za wygląd. I to też była dziwna sytuacja, bo czasami wchodził ktoś, gdzie na przykład mi się ubiór nie za bardzo podobał, a ja miałam coś wybrać, żeby pochwalić buty, czy jakąś sukienkę, czy coś. Więc było to nieszczere, słuchajcie. I jest to takie zafałszowanie, bo jest to tak jakby naciąganie tego klienta, żeby po prostu coś kupił, poprzez to, że niby jesteśmy mili, niby coś chwalimy. O, jaka fajna torebka, gdzie kupiłaś i tak dalej. Ktoś zafascynowany, o, podoba jej się, czy mu moja torebka, jak fajnie. No i przez to się właśnie te connection, ta więź buduje. Ale to tak jak mówię, to jest takie troszeczkę nieszczere, bo jednak jest to wyuczone i wymagane przez firmę. A klienci, to też słuchajcie, byście się zdziwili, jacy potrafią być okropni. Klienci, czyli dalej mówię o zachowaniu Australijczyków, bo może sobie pomyślicie teraz, że trochę tak za bardzo wchodzę w rewiry mojej pracy. Natomiast no tam wszystko wychodzi, jak na dłoni, jacy są Australijczycy. Klienci, słuchajcie, czyli po prostu Australijczycy też potrafią być naprawdę wredni. No gdzieś tak z 10-15% Australijczyków bym tam wsadziła do tego wora takich naprawdę zaskakująco niemiłych. I na przykład, słuchajcie, Australijczycy potrafią się w mix zdenerwować, jak nie damy im zwrotu pieniędzy za zmianę zdania. Ktoś na przykład dochodzi do wniosku w domu, że jednak nie podoba mu się ten produkt, który kupił, nie podoba mu się, chce dokonać zwrotu, przychodzi z powrotem, po czym my na przykład sprawdzamy dokładnie, akurat w moim przypadku, okulary i okazuje się, że są całe podrapane, czyli ktoś ich używał. No w tym przypadku, wyobraźcie sobie logicznie, no nie można dokonać zwrotu na zasadzie, że ja komuś daję pieniądze za ten produkt, który już jest zniszczony. No i wtedy się zdarza, że Australijczycy są naprawdę nieprzyjemni, okropni, potrafią wyzwać, naprzeklinać na ekspedientkę, mimo tego, że ekspedientka dalej jest miła, bo ona nie może wyjść z siebie, ona nie może nakrzyczeć czy powiedzieć czegoś złego. To się wszystko wymaga, żeby po prostu pozostała spokojna i się dalej uśmiechała i była dalej sympatyczna do klienta. No a klient wtedy wychodzi z siebie, no bo on nie dostaje tego, po co przyszedł. Pieniędzy, zwrotu za zrobiony zakup. I oni wymyślają potem takie historie czasami, że oni w życiu z pudełka tych okularów nie wyciągali. No bardzo dziwna sprawa, jeżeli ja patrzę na nie, są całe porysowane. Najwyraźniej tak musiały być mi sprzedane. No i tak dalej, więc naprawdę potrafią nakrzyczeć, być okropni, niemili i to mnie mega zdziwiło. Więc no, sami widzicie te różnice, tutaj obsługa klienta potrafi być miła, ale jest to troszkę nieszczere, bo wyuczone, a tutaj na przykład Australijczyk, jak już nie obsługuje, tylko jest obsługiwany, no to potrafi być niesympatyczny. Moja koleżanka na przykład ostatnio też mi opowiadała coś, co mnie zszokowało, jak na przykład w tym okresie Świąt Bożego Narodzenia mieli długą kolejkę do sklepu z butami, i jedna pani tam z tyłu kolejki się odezwała: proszę mnie przepuścić do samego przodu, ponieważ ja mam tyle pieniędzy, że wszystkich tych ludzi przebiję. No więc nawet tak się potrafią Australijczycy zachowywać. Potem ta sama koleżanka mi powiedziała, że na przykład w tym sklepie z butami, jak jakaś pani się zapytała, czy jest jej rozmiar, jej rozmiaru nie było, to z wściekłości kopnęła cały stos pudełek z butami, no bo po prostu nie było jej rozmiaru. Także wyobrażacie sobie, że jak ja to usłyszałam, to stwierdziłam, o kurczę, takie coś w Australii, no nie wierzę, naprawdę. My w pracy na przykład mamy takie coś, że mamy jakieś tam formułki, trzeba podejść do klienta, przedstawić się, pokazać sklep i tak dalej, wiecie, takie. Natomiast moja koleżanka na przykład była powściągliwa z tym wszystkim i tylko po prostu się przywitała z panią, zapytała, co tam słychać, ale wiecie, po angielsku to how are you, co tam słychać, to jest takie zaczepne jak hi, że na to wystarczy powiedzieć fine, thank you i tyle. No ale pani się tak wściekła, że powiedziała, czy mogę po prostu się rozejrzeć? Więc widzicie, też
mimo tego, że ekspedientka jest bardzo miła, sympatyczna, mimo tego, że to trochę jest wyuczone, no ale jest miła, sympatyczna, to na przykład klient Australijczyk potrafi od razu odpyskować w taki okropny sposób, że się człowiekowi naprawdę odechciewa. Także podsumowując ten wielki stereotyp, powiem Wam, że tak, rzeczywiście są bardzo mili, sympatyczni i tak dalej, ale to głównie w obsłudze klienta, to głównie jest ten pierwszy kontakt, albo z turystami, żeby zrobić miłe wrażenie, albo bo tego się od nich wymaga właśnie w obsłudze klienta, więc dla nas to się wydaje jako ogół, że zawsze tacy są, a jednak myślę, że Wam udowodniłam, że nie wszyscy i nie zawsze, no ale jednak mi się wydaje, że nawet jeżeli to nie jest tak do końca szczere z tym ich uśmiechem, byciem miłym, sympatycznym, to jednak jest to lepsze, mi się wydaje, jeżeli idziecie do banku, do lekarza, nie wiem, piszecie do kogoś maila, dzwonicie, że ktoś cały czas jest dla Was miły, stara się pomóc, trzyma równowagę w tym humorze, że nie zmienia go, że nagle jest niesympatyczny. Jest to jednak dobre, mi się wydaje, że od obsługi klienta wymaga się w Australii tego, żeby ktoś naprawdę nie zepsuł klientowi dnia i żeby starał się być cały czas sympatyczny i mega pomocny dla klienta. No, z tego co pamiętam, to w Polsce niekoniecznie tak było za moich czasów bycia jeszcze i życia w Polsce te 10 lat temu. No, że jednak te wszystkie rozmowy telefoniczne, maile i jakieś tam kontakty w obsłudze klienta nie do końca i nie zawsze były takie miłe, sympatyczne. Także myślę, że zgodzicie się ze mną, że jednak mimo wszystko lepsza taka udawana sympatyczność niż opryskliwość. Przerabiam, słuchajcie, teraz ten materiał i stwierdziłam, że muszę tu zrobić stop klatkę i Wam szybciutko podsumować to, takie małe sprostowanko, żebyście mnie źle nie zrozumieli, bo być może to tak wyjdzie, te wszystkie moje przykłady z tym negatywnym zachowaniem australijskim, to miało po prostu służyć temu, żeby Wam pokazać, że jednak sporo dość i często Australijczyków się niefajnie zachowuje, niesympatycznie, wbrew temu, co właśnie uchodzi za stereotyp Australijczyka, czyli stereotyp, że są bardzo mili, sympatyczni, uśmiechnięci. Jednak ja byłam zszokowana, jak wiele Australijczyków, jak często potrafi być niesympatycznych, ale tak jak mówię, to jest 10-15% i tak znaczna większość Australijczyków, znacznie częściej niż Polacy, uśmiecha się do nieznajomych, jest sympatyczna od razu przy pierwszym kontakcie, bardzo miła, pomocna i tak dalej. Także nie zrozumcie mnie źle, znaczna większość Australijczyków rzeczywiście jest stereotypowa, fajna, sympatyczna, ale są, i to jest ich sporo, ci, którzy jednak odstają od tego. No ludzie są ludźmi, słuchajcie, więc myślę, że mnie rozumiecie. Każdy jest inny, każdy inaczej reaguje na każdą sytuację, więc Australijczycy też, tak jak Polacy, są różnorodni, ale ogół jednak znaczna większość uchodzi za znacznie sympatyczniejszych i bardziej uśmiechniętych niż Polacy. I nie chcę tutaj nikogo, broń Boże, obrażać, bo ja też jestem przecież Polką, ale chodzi tylko o to, że po prostu no takie są fakty. Ja to też zauważyłam tutaj po przyjeździe i ja się też zmieniłam na taką bardziej sympatyczną, uśmiechniętą, do obcych nawet. A żeby nie było tak totalnie negatywnie, to tutaj jako taką podpórkę użyję przykładu, że na przykład na ulicy bardzo dużo nieznajomych się wita, uśmiecha do siebie, powie sobie hi, how are you, mimo tego, że się nie znają. No i drugi taki stereotyp, który krąży o Australijczykach, to to, że są zawsze tacy wyluzowani, bezproblemowi, na wszystko mówią no worries, no problem, niczym się nie przejmują. Otóż słuchajcie, akurat ja po 9 latach mieszkania tutaj w Australii i pracowania z różnymi ludźmi, obsługiwania różnych ludzi, jednak bym Wam powiedziała, że no to nie do końca jest prawda. Zaraz Wam powiem, dlaczego tak myślę. Słuchajcie, tutaj w Australii bardzo szybko idzie awansować. Też zależy na jakie stanowiska, ale ogólnie jest tak, że jeżeli chodzi o te stanowiska menedżerskie, to bardzo szybko, bardzo łatwo się na nie załapać, bo zazwyczaj firmy w Australii wolą kogoś ze swoich awansować, niż szukać kogoś nowego z zewnątrz. To też pewnie jest spowodowane tym, że łatwo taką osobą sterować, bo ta osoba jest zadowolona, że dostała wyższe stanowisko po tak krótkim czasie, które coś znaczy, na CV będzie coś więcej znaczyło, no a tutaj jednak się okazuje, że tak naprawdę firma to wykorzystuje pod siebie, żeby po prostu ta osoba robiła wszystko, co oni jej każą i żeby ponad wszystko realizowała założenia, plany, budżety. I to powoduje
bardzo dużo stresu u Australijczyków, bo oni, nie będąc przygotowanymi na stanowisko menedżerskie, nie mając żadnego kursu na to stanowisko, czy tam jakiegoś treningu, dosłownie tylko awansowali, więc czują się ważniejsi, więc chcą sprostać tym wszystkim wymaganiom, więc potem się stresują. I ja, słuchajcie, niejednokrotnie widziałam swoich menedżerów, no jeszcze Wam powiem szczerze, że nie miałam takiego menedżera, który by opanował sytuację. Zazwyczaj było tak, że menedżer był wyuczony jakichś danych sytuacji, a jak nagle pojawiała się jakaś nagła sytuacja, której jeszcze nigdy w życiu nie przeżył, nagły problem, który trzeba było rozwiązać, no to taki menedżer klęka i nie wie, co z tym zrobić. I że nie chce się przyznać do tego, że nie wie, co z tym zrobić, to stara się to rozwiązać na własną rękę, czy też zostawać na przykład po godzinach i tutaj zagrażać swojemu tak jakby personalnemu życiu i odpoczynkowi, tylko angażuje się w 100%, 150% dla firmy, dla rozwiązania problemów. No i potem są tacy menedżerowie pod wielkim stresem. Stres tutaj niestety często prowadzi do samobójstw, stąd te samobójstwa, których tu Wam wyświetlę statystyki, bo już Wam kiedyś mówiłam o tym w odcinku o ciekawostkach o Australii, jak wiele jest w Australii samobójstw, naprawdę mnóstwo, coraz więcej, więc to jest taki wielki problem w Australii. No i też nie sądzę, że to, że jest tyle samobójstw, mogłoby świadczyć o tym, że oni są tacy luzaccy i bezproblemowi. Jeżeli by tacy byli, no to tak dużo z nich by nie popełniało samobójstw, bo by się tak bardzo tymi problemami nie stresowali. A jednak widzicie, się stresują. Ja sama osobiście znam bardzo dużo osób, które mają potwierdzone anxiety, czyli taki stres jakby, który nagle wynika z nieradzeniem sobie z jakąś sytuacją, która na nich spada. Mają to potwierdzone medycznie niby. Bardzo dużo osób ma tutaj depresję albo miała depresję. Więc to też myślę, że mi się gdzieś tam kłóci z tym stereotypem, że oni są tacy luzaccy, bezproblemowi i na wszystko mówią no worries. No bo gdyby tak było, no to czy mieliby te problemy ze stresem, z tą anxiety, ze strachem przed różnymi sytuacjami? No nie do końca mi się wydaje. Ja znam osobiście jedną koleżankę, ona też wystąpiła u mnie w filmiku o australijskim, angielskim i ona niestety popełniła samobójstwo. I Artur też miał w pracy osoby, które popełniły samobójstwo. No i wszystkie koleżanki i koledzy, których ja znam, znają parę osób, znały parę osób, które popełniły samobójstwo. Więc to tutaj nie jest coś takiego, co jest rzadkością. To tu naprawdę jest bardzo częstym przypadkiem niestety, że ludzie po prostu nie radzą sobie z problemami, nie mają tej pomocy i targają się na swoje życie. Oczywiście Australia, jak to Australia, stara się pomóc tym wszystkim ludziom poprzez różne programy, poprzez dzień pomocy i pytania się, jak ci jest. Natomiast to znowu, jak możecie się domyśleć, jest bardzo sztuczne, no bo jest taki dzień, nie pamiętam w którym miesiącu, coś mi się kojarzy marzec, ale chyba się mylę, w którym po prostu mamy się siebie nawzajem pytać, jak się czujesz, jak się masz. No nie do końca mi się wydaje, że to działa, bo jak ja bym miała na przykład problem, to już prędzej bym porozmawiała z kimś tak o naturalnie, przy tym jakby to wyszło, niż w tym konkretnym dniu, bo ktoś się mnie zapyta o to. No więc Australia się stara, mają te wszystkie linie telefoniczne, gdzie może ktoś zadzwonić, jak ma jakiś problem. Cały program pomocy tym ludziom, którzy chcą się targnąć na swoje życie, chcą popełnić samobójstwo. Ale no wiecie co, naprawdę liczby świadczą o tym, że to naprawdę niezbyt działa. I my też jak mieliśmy ten przypadek samobójstwa w naszej pracy, to też przyjechał nagle szef, nagle się pytał nas, jak my się czujemy, w czym nam pomóc. Nagle szefowa też powiedziała, dziewczyny, pamiętajcie, że się mnie o wszystko możecie zapytać i tak dalej. Czyli szefowa, która no tak na co dzień, słuchajcie, ona niezbyt jest taka skora, żeby w ogóle rozmawiać na prywatne tematy, a tu nagle taka sytuacja i nagle oczywiście oficjalnie, żeby w mailach było, w spisaniu raportu, że było zainteresowanie, że szef przyjechał, że menedżerka zrobiła to i tamto i tak dalej, więc jest chwilowe zainteresowanie załogą, jak się trzymają, jak się mają, czy mają jakieś problemy, ale potem to wszystko wraca do normy, do rzeczywistości i ja nie wierzę, że ci Australijczycy tego też nie widzą, że to właśnie jest takie trochę fałszywe i sztuczne
I ci po prostu, którzy mają te problemy, oni po prostu tak czy siak popełnią to w samobójstwo, bo i tak tego wsparcia nie mają za bardzo. To jest wszystko takie sztuczne. I jeszcze powiem wam, że mi się wydaje, że jeżeli by naprawdę byli tacy luzaccy, no to nie aż tak przyjmowaliby się zasadami. A jednak oni kochają te swoje zasady, kochają tą papierkowość w większości, bo część się buntuje i części ludziom to nie rzeczywiście przeszkadza. Natomiast tutaj jest mnóstwo zasad, mnóstwo papierkowości, wszystkie jakieś certyfikaty, trzeba wszystko spisywać i tak dalej, raporty itd. itp., wszystko na papierku, więc to naprawdę utrudnia załatwianie różnych spraw, ale jak się Australijczykowi wytłumaczy, że to jest potrzebne i tak dalej, to się tego trzymają, to jest tak, jak trzeba legalnie postąpić, a inne jakieś narzekania na te papierkowości i tak dalej, to nie, bo to tak trzeba, bo to tak jest legalnie, więc oni się przejmują tymi zasadami, chcą naprawdę ich przestrzegać, nie chcą łamać żadnych zasad, naginać ich, nawet niektórzy byli mega zaskoczeni, jak ja tak rozmawiałam o czasach szkolnych, czy tam studiach z nimi i gdzieś tam w rozmowie wyszło, że się ściągało gdzieś tam i że to jest normalne, w Polsce ludzie ściągają, w szoku, ściągałaś, co, nie gadaj. No dla nich to jest takie małe przestępstwo, takie małe złodziejstwo, jakby się ukradło gdzieś cukierka czy batona, a powiem wam szczerze, że to nawet oni mają więcej takich epizodów, ukraść gdzieś ciuch, jakiś słodycz, coś takiego, niż ściągać. Takie małe przestępstwa w sklepach, zazwyczaj się ich nie łapie. No nie można nawet torebki, słuchajcie, sprawdzić komuś, jak się nawet widziało, że ktoś coś wkładał do torebki i kradł, tylko trzeba powiedzieć tej osobie, żeby otwarła torebkę. I od niej zależy, jak bardzo ona ją otworzy. Jeżeli ja nie zobaczę tego produktu tam, w tej torebce, na tyle, na ile ona mi to otworzy, to ja nie mogę dotykać i sznupać w torebce. Nie. Więc tutaj, jak możecie się domyślić, złodziejstwo w sklepie, takie na poziomie, wiecie, ciuchów i jakichś tam mniejszych przedmiotów, to nie jest tak tępione, bo tego nie idzie aż tak bardzo udowodnić. I nie do końca tutaj wyjaśniłam wam kwestię znajomości w Australii, więc chciałam to tutaj dopowiedzieć teraz też na szybciutko. Jeżeli chodzi o znajomości, no to znacznie szybciej, znacznie łatwiej zawierają znajomości między sobą. Także spodziewajcie się tutaj, że raz, dwa, trzy ktoś do was zagada, zaprosi was gdzieś i tak dalej. Ale pamiętajcie, że to jest wszystko takie bardziej powierzchowne. Natomiast odbierane jest mylnie jako coś głębszego, jakaś głębsza znajomość od razu, dlatego że oni od razu się zachowują tak, jak Polacy na przykład po roku znajomości. Mówią takie rzeczy, jak Polacy po roku znajomości ujawniają jakieś tam swoje sekrety i tak dalej. Tak jak Polacy po roku co najmniej znajomości, więc my jako Polacy odbieramy znajomość daną jako coś już głębszego, od razu zaawansowanego, a dla nich to jest po prostu takie powierzchowne, więc tutaj właśnie trzeba troszkę uważać z tym i nie tak od razu może tak na maksa się angażować. Także o takie trwałe, głębokie, rzeczywiście szczere znajomości to tutaj jest o wiele trudniej niż w Polsce. Znacznie więcej i częściej tu się spotyka takie powierzchowne, pogadankowe znajomości, na kawkę gdzieś tam spotkać się raz na rok i tyle. No ale co, to już by było tak na tyle, myślę o tych stereotypach. W tym pierwszym odcinku właśnie o tym, jaka jest prawda o Australijczykach, chciałam ogólnie wam po prostu powiedzieć o tych stereotypach, to co ogólnie krąży o Australijczykach, a w drugiej części bardziej wam opowiem o tych cechach Australijczyków, które różnią Australijczyków od Polaków. To, co ja na przykład zauważyłam tutaj, co naprawdę nas różni Polaków od Australijczyków i ich od nas, wiadomo. No i jeszcze nie zapomnijcie, że będzie odcinek o aborygenach, bo to już będzie w ogóle zupełnie inna bajka. Pokażę wam też tańce aborygeńskie, muzykę aborygeńską, więc zrobię też taki odcinek po kolei teraz. Będzie troszeczkę właśnie o Australijczykach, parę tych najbliższych odcinków. No mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, no to pamiętajcie o tych kciukach w górę. Pamiętajcie też o subskrybowaniu kanału, jeżeli jesteście tutaj nowi. Zachęcam was, jeżeli interesuje was Australia, jakieś podróże w różne miejsca na świecie. Czasami też wrzucam różne przepisy, czy też recenzje, więc jak was ta tematyka interesuje, to zapraszam was serdecznie do subskrybowania, kto jeszcze nie subskrybuje, i na moje media społecznościowe, Facebooka i Instagrama. Zaraz wam wszystko tutaj wyświetlę. Także trzymajcie się, do następnego razu, pa, pa!